Sąd rejonowy w Myszkowie skazał dzisiaj Ryszarda Macha, byłego prezydenta Zawiercia, na 4 lata więzienia. Koniec procesu, obrońcy wygłosili mowy końcowe i rzeczywiście, gdyby słuchając tylko i wyłącznie tych ostatnich stanowisk, no można byłoby odnieść wrażenie rzeczywiście, że ta sprawa jest nieprzygotowana i że ta sprawa jest niepotrzebna, bo nic się nie stało i praktycznie wszyscy oskarżeni są niewinni. Sąd uznał, że sprawa jednak jest poważna, bo Ryszard Mach, pełniąc funkcję prezydenta i starosty powiatu zawierciańskiego, przyjął łapówki na kwotę 170 tysięcy złotych. Dostawał je za przychylne decyzje wobec biznesmenów wykonujących inwestycje na rzecz samorządu. Sąd przyjął za aktem oskarżenia, że oskarżony uczynił sobie z przyjmowania korzyści majątkowych stałe źródło dochodu, co miało też wpływ na wymiar kary. Były prezydent nie przyznaje się do winy. Nie podzielam poglądu sędziego. Będzie się pan odwoływał? Po uzasadnieniu wyroku na piśmie na pewno tak złożę apelację. Obrońca Ryszarda Macha przekonuje, że główni świadkowie w procesie są niewiarygodni. W tym procesie dano wiarę osobom karanym, zdemoralizowanym. No, efekt jest wiadomy. Ryszard Mach ma zakaz pełnienia funkcji publicznej w samorządzie terytorialnym przez 5 lat. Były prezydent musi zapłacić również 20 tysięcy złotych grzywny. Wyrok nie jest prawomocny.